Trzymamy też bardzo mocno kciuki za wasz najnowszy spektakl, który jeszcze nie miał premiery, ale już jest o nim bardzo głośno w mediach. Jak przygotowania do tego wyjątkowego dnia? Wiesz, bardzo intensywnie, ale też zaskakująco, bo ten proces trwa od wakacji, proces prób. Zbliżamy się do pierwszego przedstawienia, które będzie 21 października w Warszawie. Moment, w którym wystartowaliśmy i to, co później się zadziało po drodze, jest takim symbolem dla mnie też tego, o czym jest ten spektakl, bo ten spektakl jest o ludzkich niedoskonałościach i o tym, że każdy potrzebuje miłości, ale żeby tak naprawdę prawdziwie zbliżyć się do drugiego człowieka, to trzeba trochę odsłonić też swoje niedoskonałości, nie obudowywując się tym perfect picturesem, czyli taką maską doskonałości, perfekcjonizmu. I spektakl właśnie dotyczy tego, że każdy z nas ma jakąś swoją tajemnicę, ma to, co uważa, że jest jego słabością, ma coś, co uważa za nieatrakcyjne, ale prawdziwa bliskość między ludźmi się rodzi wtedy, kiedy mamy odwagę pokazać swoją autentyczność, pokazać swoje jasne, ciemne strony i wtedy rzeczywiście można powiedzieć, że jest przestrzeń na takie prawdziwe, bliskie spotkanie człowieka z człowiekiem. I ten spektakl jest o tym. Także ja akceptuję wszelkie niedoskonałości i słabości, które napotykamy na drodze, właśnie po to, żeby wychodząc na scenę, ten spektakl powiedział o tych autentycznych wartościach, za którymi też trochę tęsknimy, mam wrażenie, dzisiaj w rzeczywistości trochę cały czas podrasowanej na lepszą. W rzeczywistości, gdzie social media zajmują za dużo miejsca w kontekście autentycznego życia. I być może tego rodzaju obnażenie na scenie będzie dobrą inspiracją do zadania sobie pytania, gdzie ja uciekam od prawdy o sobie, dlaczego się tego wstydzę, dlaczego tęsknię za miłością, za bliskością z drugim człowiekiem. Być może to jest powód, to schowanie się za jakąś skorupką, za jakąś maską, być może to jest powód, który mnie odgradza od tej prawdziwej bliskości. Duże nadzieje pokładam w tym przedstawieniu i bardzo już nie mogę się doczekać spotkania z widzami. Dołączył do obsady też Antek Królikowski. Jak wam się razem pracuje? Bardzo dobrze. Antek jest bardzo zaangażowany w pracę i też fajnie kreatywny. W ogóle jest świetna grupa aktorów zebrana i mam wrażenie, że w tym jest też duża moc, bo jesteśmy bardzo różni. Z większością spotykam się ja po raz pierwszy w tym projekcie i poznajemy się w trakcie tych prób i można powiedzieć, że to już taka grupa zaprzyjaźnionych ze sobą ludzi. A jeszcze nie wyszliśmy na scenę na spotkanie z publicznością, więc mam wrażenie, że wszystko idzie ku dobremu. Tak się zastanawiam, czy na przykład ocenianie właśnie aktora czy artysty przez pryzmat jego jakichś tam rzeczy, które się dzieją w prywatnym życiu, uważasz jest potrzebne w ogóle? Ja w ogóle uważam, że ocenianie drugiego człowieka nie jest potrzebne i nie prowadzi do niczego dobrego. I że za dużo tego oceniania jest na co dzień i za dużo z tego wynika agresji i podziałów między ludźmi. Zdecydowanie bardziej stawiałabym na zrozumienie drugiego człowieka, na zaciekawienie się nim, jeśli jest inny niż ja i inaczej, inną ma perspektywę widzenia danych sytuacji, na jakiś dialog. A jeżeli ktoś nie pasuje ci i wiesz, że to nie jest jakby, nie jest ci po drodze z tym człowiekiem, to zawsze można pójść w drugą stronę, ale ocenianie nie prowadzi do niczego dobrego. Ja staram się unikać.